Zabrze boryka się z ogromnym kryzysem finansowym i wizerunkowym. Zwiększenie oszczędności, zmniejszenie liczby pracowników od kilku miesięcy tak wygląda rzeczywistość miasta, którego zadłużenie wynosi prawie miliard złotych, a raczej będzie tyle wynosić, jeżeli uzyska 200 milionów pożyczki od Ministerstwa Finansów. Co się stanie, jeżeli Zabrze nie dostanie tej pożyczki? Czy nowa władza ma plan awaryjny? Na czym będzie polegał plan oszczędnościowy? Te pytania Karolina Komada zadała prezydent Zabrza Agnieszce Rupniewskiej. Brak oszczędności, brak pieniędzy na wypłaty, na opłacanie rachunków, na instytucje kultury i przede wszystkim brak pieniędzy na oświatę. To tam brakuje 130 milionów złotych. Natomiast w całym zabrzu, by zbilansować tegoroczny budżet miasta, brakuje ponad 220 milionów złotych. I to taką kwotę pożyczki władze miasta wystąpiły do Ministerstwa Finansów obsługa obecnego zadłużenia tylko obsługa to jest rząd wielkości 60 milionów złotych rocznie czyli nasi mieszkańcy my wszyscy płacimy 60 milionów rocznie tylko za zobowiązania które zaciągnęła moja poprzedniczka więc ja chcąc zrestrukturyzować to zadłużenie i chcąc spłacić je częściowo po to żeby zmniejszyć koszt obsługi długu i mieć pieniądze na to żeby wydać te środki na przykład na instytucje kultury na przykład na remonty infrastruktury na przykład na to czego oczekują mieszkańcy chcę podjąć taką Próbę i chcę podjąć takie staranie, żeby rzeczywiście zrestrukturyzować to zadłużenie. Restrukturyzacja długu i Urzędu Miasta. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pracy straciło około 100 urzędników. Nadmierne zatrudnienie to jeden z zarzutów, jakie nowe władze skierowały wobec Małgorzaty Mańki-Szulik. Podczas jej kilkunastoletniej kadencji przybyło 197 urzędników, a liczba mieszkańców miasta równocześnie spadła o 36 tysięcy. Jednak zwolnienia nie załatają dziury w budżecie miasta, dlatego tak duża nadzieja pokładana jest w pożyczce od resortu finansów. Nie ukrywam, że rzeczywiście bardzo poważnie traktujemy to jako plan B. Mam nadzieję jednak, że Ministerstwo Finansów, ale też władze centralne i regionalne mają świadomość tego, w jak trudnej sytuacji znalazło się zabrze. Zresztą podczas jednego ze spotkań padła od jednego z prominentnych polityków bardzo jasna deklaracja, że nie ma w Polsce drugiego takiego przykładu, jak. Zabrze, które jest miastem, z jednej strony bardzo dużym, z bardzo dużym potencjałem, a z drugiej strony w tak trudnej sytuacji finansowej. Ulgę finansową ma przynieść też prywatyzacja górnika. Pod względem formalnym miasto będzie gotowe już pod koniec września. Choć sytuacja jest trudna, to prezydentka zapewnia, że mieszkańcy nie muszą obawiać się kolejnych podwyżek cen.